Gość poranka dniki Chyba okej okay. Chyba okej, okay. mówię Dominikowi Strycharskiemu Dzień dobry Dzień dobry, dzień Są dobry Są z nami także Bartłomiej Oleś i Marcin Oleś Witamy w poranku Dzień dobry. Dzień dobry. Pora dla muzyków dobry drudno, wieczór. no, ale bardzo właśnie dobry wieczór, bo może jeszcze wieczór trwa. <gry> Zresztą jesień do tego skłania my o wieczorze, który jutro kolejny wieczór drugiego festiwalu muzyka wiary, muzyka pokoju, festiwal organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia, bo to i dla nas ważne wydarzenie. Kolejny koncert już jutro w studiu S2 Polskiego Radia i właśnie w takim składzie jaki także i państwo mogą zobaczyć na stronie Radio.pl. bardzo nam miło. Nam również czy to jest pierwszy raz kiedy panowie w takiej konfiguracji patrzę przede wszystkim na braci Olesiów, którzy współpracują i zapraszają do kolejnych przedsięwzięć, do kolejnych albumów Różnych muzyków. Czy to jest po raz pierwszy takie spotkanie, czy po raz pierwszy w takim repertuarze, o którym za chwilę powiemy? Zdamy się bardzo długo ze sobą, bo już, już 20 lat będzie, ale nigdy nie mieliśmy będzie. Nigdy nie mieliśmy, tak. będzie, a nigdy nie mieliśmy okazji. <grym> nie w sensie, że tak. Tak, tak, Siedem. oczywiście, jesteśmy w radio. Ale nigdy nie mieliśmy okazji yy, popełnić żadnej muzyki wspólnie, więc to jest dla nas bardzo, bardzo duże wyzwanie i ciekawa rzecz, bo fajnie nam się ze sobą współpracuje, bo mieliśmy już okazję. Kilka prób, że tak powiem, wprowadzeniowych zrobić ze sobą i jesteśmy bardzo zadowoleni. Ale to musi być ciekawe doświadczenie. Z jednej strony e, znać się doskonale, tak od strony osobistej, ale ciągle mieć takie poczucie, że jeszcze muzycznie to jest trochę teren nie do końca znany, rozpoznany. Jak to wygląda? Dominik stracharski. <grym> <grym> Nie wiem, czy na to patrzę w ten sposób akurat. Yy, rzeczywiście znamy się z 20 lat, yy, nawetśmy chyba raz czy dwa byli na jakimś tym samym festiwalu podobnym. Yy, nie wiem, to jest. Yy, yy, no to jest bardzo fajne, tak naprawdę. Znać się osobiście, a zacząć grać znacznie później, bo, bo jest jakiś taki skrót, wydaje mi się, yy, właśnie międzyludzki. Nie musimy sobie za wiele, tak naprawdę, wydaje mi się tłumaczyć, Oczywiście. opowiadać sobie jakiejś y, historii, skąd jesteśmy, co robiliśmy. Po prostu wiemy o sobie, ja znam płytych chłopaków dość dobrze. I... Poza tym, jeżeli mogę wejść słowo, przepraszam Cię, odpada taki element, y, który jest procesem jednocześnie. W momencie, kiedy muzycy i ludzie dojrzewają razem i poznają swoje słabości, to bardzo często będąc w zespołach. Y, doprowadzają, czy ten proces doprowadza do tego, że przestają ze sobą grać, bo właśnie znają swoje wszystkie mocne i słabe strony. My, my dojrzewaliśmy nie grając ze sobą, więc myślę, możliwe, że jest jakiś pierwiastek, e, który tutaj wprowadzi coś. I to jest ciekawe, bo to jest dla nas właściwie nowa sytuacja. To bardzo ciekawe pytanie, bo rzadko się zdarza tak, że znamy kogoś długo, a nie gramy z nim na przykład. Nie? To jest, pierwsze... no, chociaż to, to jest nowa sytuacja, chociaż jeżeli spojrzy się na e, obszerną dyskografię e, Braci Oleś, to można odnaleźć no właśnie różne składy, różnych gości, czyli w pewnym sensie jest to stałe, że panowie zawsze... Zapraszają kogoś, żeby rozpoznać kolejne rejony. Czy to będzie muzyka sefardyjska, czy to będzie poszukiwanie w ogóle y, jakichś źródeł muzyki. Myślę, że to jest ciekawe. To, ja że... Myślę, że to jest temat na osobną rozmowę. Y, bo tutaj wchodzi kilka elementów oprócz naszej ciekawości y, muzyki jako takiej, oprócz tego, że cały czas mamy imperatyw doświadczania nowych terytoriów. Ale to też to czegoś, co można byłoby nazwać czymś pierwszym. I tu y, trochę nawiążemy za moment do tego, co wydarzy się jutro. Tak jest. Y, nawiązujmy zatem. Y, y, liturgiczne śpiewy koptyjskie. Y, pomysł y, przyszedł ze strony Mirona Zajferta, dyrektora artystycznego. Pozdrawiamy żeby takim, Mirona. Żeby w takim, w takim składzie y, zgłębiać y, ważną tradycję y, no, pierwszych lat chrześcijaństwa. Mhm. I ja od razu dodam, że tak faktycznie było na początku, natomiast yy, ponieważ no tutaj zostało też wspomniane o, tej, o, tej, o tych poszukiwaniach y, odpowiedzi, y, ciekawości muzycznej, i tak dalej, to ja od razu yy, też wspomnę o tym, że sam projekt, z którym będziemy mieli do czynienia, to nie tylko będzie muzyka liturgiczna. Ponieważ od początku, jak rozmawiałem z Mironem, rozmawialiśmy, może to było skrótowe hasło, ale tak zwanej muzyce koptów. To w poszukiwaniach skupiliśmy się raczej na tym, żeby pokazać ich od różnych stron, od strony ich sakrum i od strony Profanum. Tam, tam się dzieją bardzo fajne rzeczy na, na pograniczach tych, tych powiedzmy tego styku. Więc y, y, oczywiście ta liturgia będzie i ona jest jakąś tam istotną, istotną, y, istotnym elementem całości. Natomiast y, y, no, byliśmy przekonani, że nie pokażemy ca, całości jakiegoś takiego spektrum i znaczenia tego. Tej, tego, tej muzyki liturgicznej bez pokazania tła, czyli bez pokazania też profanum, bez pokazania e, jakiejś tam historii i nazwijmy to, nie obrażając nikogo i niczego, poboczności. No, Ale to jest, jakby ktoś kiedyś powiedział, że główne źródło naszych działań. My się staramy działać na pograniczu. Więc to też jest działanie na pograniczu między tym, co profanum, a to, co sakrum. Dobrze no, powiedziałem? Bardzo dobrze. A y, które źródła były najbardziej przydatne y, w tej pracy poszukiwania, zgłębiania, wybierania tego, co w przedsięwzięciu Koptykus-Copticus Copticus powinno się znaleźć? To była tru dosyć trudna praca. Ja pamiętam, że jak Miron zadzwonił, to oczywiście ucieszyłem się, że będzie nowy, jakiś interesujący wątek do poszukiwania. Natomiast w, w, na początki e, przeszukiwania tej muzyki, przeszukiwania internetu i jakichś innych źródeł, były bardzo trudne. O tyle trudne że tutaj przyznaję, na początku oparłem się o coś takiego, co mógłbym nazwać brakiem, e, takie, takim mocnym brakiem inspiracji, w sensie, e, jak przełożyć język, właściwie powiedzmy śpiew huralny, taki jakby przybliżyć słuchaczom prawosławny, na nasz skład instrumentalny. Wydawało mi się, że to jest pomysł jakiegoś szaleńca e, i praca, to, to był najtrudniejszy y, kilkumiesięczny y, okres pracy, polegający na y, wyszukiwaniu tego, co można zaaplikować do, do, do składu, w którym finalnie z, wyjdziemy jutro na scenę. No i żeby oddać ducha tej muzyki, bo to jest najważniejsze dla nas rzecz zawsze przy tworzeniu różnych projektów. Żeby potrafić oddać ducha muzyki, którą robimy, albo postarać się to zrobić. Dominik Strycharski, co z perspektywy kompozytora, flecisty, ale i wokalisty, performera było najważniejsze w dotknięciu tej tradycji i dokonaniu czegoś, co wydaje mi się bardzo trudne, czyli przekazaniu, przełożeniu niejako na współczesny muzyczny język tego, co jest no, dawną tradycją. Wiesz, wydaje mi się, że najważniejsze w moim konkretnym, przy... znaczy są dwa aspekty pracy, współpraca wspólna, znaczy współpraca między muzykami, czyli e, pewne, pewne zespolenie E, języków muzycznych, dźwiękowych, no i to odbywa się w jakiś naturalny sposób. Natomiast z perspektywy, ja na to patrzę bardziej z perspektywy nawet powiedziałbym flecisty. W tym przypadku mm, bardzo się starałem i staram, żeby mój instrument, y, staramy się wspólnie, bo też to wychwytujemy na próbach. Staram się, żeby mój instrument opowiedział jakąś taką y, historię. Y, czy też. Y, bardziej odległą czy też bardziej współczesną. Tak staram się, żeby mój instrument był jak głos. Ponieważ to jest ta muzyka, którą, którą się zajmujemy, jest głównie można powiedzieć wokalna, mówiona, śpiewana. Są instrumenty, ale one nie są dominujące. Ja staram się, żeby mój instrument był takim głosem. takim bardzo solowym solowym bardzo naznaczonym. Nie chcę używać patetycznych sformułowań, ale to jest pierwszy raz, kiedy pracuję nad jakimś projektem, w którym mój instrument staram się nadać mojemu instrumentowi głos prawie że ludzki. No to jest najistotniejsze. Pięknie, pięknie powiedziane, to myślę, e, można byłoby odnieść do e, takiego ideału, do takiego punktu, do którego być może powinni Czy mogliby zmierzać muzycy, niezależnie od tego, jaką tradycję wykonawczą reprezentują, zbliżanie się do tego najdoskonalszego instrumentu, mhm. czyli ludzkiego głosu? A to powinny być pierwsze lekcje w szkołach muzycznych. Jeżeli nie chcesz opowiadać swoim instrumentem jeżeli nie chcesz historii, śpiewać. jeżeli nie chcesz, żeby twój instrument był głosem i dawał historię, dawał opowieści dotykał najgłębszych ludzkich spraw i emocji, to zajmie się czymś innym. No, dotykamy tu prawdziwości jakby w muzyce. Robi się ją po to, żeby coś opowiedzieć o sobie, o swoich przeżyciach, o pewnym punktu, punkcie widzenia, jaki się ma na świat. To zawsze muzycy, którzy są ważni w historii, ja ja patrzą przez ten pryzmat. Ja też mam takie wrażenie, że y, powiedzmy, że bawiąc się tą muzyką, w dobrym z tego słowa znaczeniu, Staramy się jakiś, jednak oddać pewien hołd dla tradycji, która no, jest gdzieś wbudowana w, w nasz krwioobieg. Niezależnie od tego, już, czy ktoś jest osobą nie wiem, religijną, czy nie. To jest po prostu tradycja, która tu jest. Ja, ja się czuję tak, że gram muzykę, ale też pewnego rodzaju mm, robię pewien ukłon, świadomy, świadomy gest, świadomy ukłon dla tych, którzy jednak dali podwaliny Kultury, którą, którą, której jestem częścią. Jest to wyzwanie, żeby nie zagubić tej duchowości w tej muzyce, nie przegadać tej muzyki, zrobić z tego prawdziwy właśnie rodzaj hołdu, może nie do końca hołdu, ale takiego właśnie duchowego zespolenia z tym, co jest tradycją głęboką, znaną od zawsze, a czymś, co można z tego zrobić teraz, żeby to było w miarę aktualne, ale i, tak, ale i związane z tradycją. Czy jest szansa, że ta współpraca będzie miała y, owoce w postaci albumu, Może jakiegoś zapisu? Yy, w, w, w... Szanse zawsze istnieją i tak jak to w przypadku szans, one się tak 50 na 50 mogą podzielić, ale myślę, że mm, damy radę. To znaczy, yy, po próbach jesteśmy na tyle zadowoleni, że yy, już jakieś tam wstępne rozmowy z wydawcami były prowadzone. Yy, no, myślę, że jutro się tak naprawdę wszystko okaże. Trzymamy kciuki w takim razie. Jutrzejszy koncert w studiu S2, Studio Polskiego Radia, rozpocznie się o godzinie 20. Ale nie wiem, i patrzę tutaj na braci Olesiów, czy panowie wiedzą, co się wydarzy na naszej antenie dziś wieczorem. Nie. nie. A co widać, o to... moje spojrzenie? Ja, ja też. Powiem. O, że Nocturn. Mówiliśmy sobie tego wieczór, a w nokturnie jacka, hawryluka, odtworzenie koncertu z 5 kwietnia tego roku. Górecki Oho. Achet, czyli bracia Olesiowie i Christopher. Czyli nie znam, że dziś w nocy nie będziemy spać. To tak? no panowie, no? Dwójka. Wspaniale. Zapewnia i y, takie emocjonujące chwile. Y, dziękuję za wizytę. Życzymy powodzenia. Dominik Strycharski, dziękuję Bartłomiej bardzo. Oleś i Marcin Oleś. Wszystkiego Dziękujemy. dobrego. Zapraszamy Dziękujemy. na koncert. Do zobaczenia. Mam nadzieję jutro.